Pierwsze to chcę pana zapytać, czy pan jest kretem Rydzyka czy Kaczyńskiego? Czy kim jestem? Kretem Rydzyka czy Kaczyńskiego, jak Morawiecki był Tuska. Proszę pani, nie proszę wiedziałem, pana, że jeszcze obaj chwilę. Mają kreta, ale jeżeli... Pan ja jest mam kretem, to jest jedno. Drugie, a jak przegramy wybory przez to, tylko przez pana, i co pan wtedy zrobi? Ale czy mogłaby pani jakoś uzasadnić te tezy, które pani z takim przekonaniem, bo rozumiem, że z głębokim przekonaniem wygłasza? Oczywiście. Bardzo proszę. Proszę pana, ja panu zadaję pytania, a pan tylko odpowiada. Ja nie muszę panu się Ale proszę tłumaczyć. Pani, jeżeli proszę pani... Proszę pana, dalej. Proszę pani, to jest rozmowa. Rozmowa polega na tym, że obie strony toczą ze sobą dialog. Pani do mnie recytuje jakieś kwestie z telefonu, a ja bym chciał usłyszeć pani zdanie w tej sprawie. Dlaczego pani obraziła mnie, mówiąc, że jestem kretem? I dlaczego, na czym opiera pani... Na czym, bo pan ale na czym na opiera pani przekonanie? I jak pan przegrał, tak. Zamiast po Trzaskowskiego poprzeć, kogo pan poparł? Trzaskowskiego. Nie, nie. Trzaskowskiego? Nie. No ale... Nie. Ale oczywiście, nie. Że Trzaskowskiego, nie, droga pani. Pana. Nie. Droga pani. Jest pan kretem pani, i tyle. Pani żyje w jakimś matriksie. Nie, niestety ja nie żyję w matriksie. Z przykrością muszę stwierdzić, że została pani bardzo poważnie zindoktrynowana. O, panie. Zmanipulowana nie, w sposób, pana, który nie. Utrudnia nam dyskusję. Proszę, proszę pani, proszę, proszę w takim razie, ale to jest właśnie dialog, ale widzicie, do tej pory myślałem, że zwolennicy PiSu tylko są w stanie w ten sposób, ja wiem, ale właśnie jest pani zwolenniczką, jak rozumiem, Platformy Obywatelskiej, Zjednoczonej Opozycji i to pokazuje, do czego doszliśmy. To pokazuje, do czego doprowadziła polaryzacja w Polsce. Polaryzacja w Polsce doprowadziła do tego, że przychodzi pani, którą widzę pierwszy raz w życiu, ja przyjeżdżam do jej miasta... I okazuje mi, mogłaby nie okazać nic, ale ja jestem nikim ważnym, nie musi mnie, jakby miłe rzeczy mnie muszą mnie spotykać. Wyzywa na samym początku, a później opowiada rzeczy, co do których nie ma absolutnie możliwości dyskusji, nie ma sporu. Nie ma możliwości otwarcia jakiejś argumentacji. Ja mogę przedstawić argumenty, chcę posłuchać drugich argumentów, nie ma. Zobaczcie, mnie to jakby nie dotyka, nie rani, bo ja się z tym spotykam na co dzień, ale to pokazuje, gdzie zaszliśmy w Polsce. Gdzie zaszli? Tak wyglądają imieniny u cioci i u wujka w wielu polskich rodzinach. Tak wyglądają święta w wielu rodzinach. Nie ma dyskusji. Jest wyłącznie przemawianie z pozycji z katedra jedni do drugich, krzyki, ideologia, indoktrynacja. Nic z tego, co powiedziała ta pani, nie jest prawdą. Natomiast rozumiem, że wytłumaczenie tego, podanie argumentów w tej sprawie przekraczało już możliwości naszego kontaktu. To strasznie smutny obrazek. I my dzisiaj, idąc do zmiany tej sytuacji, musimy doprowadzić nie tylko do zmiany tej czy innej ustawy, ale my musimy doprowadzić do tego, że my się znowu lubić zaczniemy ze sobą nawzajem, że my się przestaniemy obrażać, że my zaczniemy normalnie ze sobą dyskutować, jak się z czymś ze sobą nie zgadzamy, bo to jest normalne, że się nie zgadzamy. Widzieliście tutaj wspaniały, emblematyczny, laboratoryjny przykład tego, z czym chcemy jako Trzecia Droga, jako Polska 2050 w Polsce skończyć. Mam nadzieję, że nam się to szybko uda.